استنفي استنفي Thank you.
Thank you.
na znieczulenie. Chwila bólu i po wszystkim. Zrób to. Skurwysyn. Wszystko w porządku, bracie? Jakiś skurwiel próbował mnie okraść. Ustawiłem go. Kto? Ktoś stąd? Czy ktokolwiek miejscowy próbowałby mnie okraść, Pepe? Słuchaj, sprawę mam. Że połamie mi nogi. Z nim nie ma żartów. Obstawiają go kartele. Pożyczyłeś kasę od Kirka? Przecież to pierdolony lichwiarz, każdy w Haywood to wie. Brat wyszedł z paki, musiałem go godnie przyjąć. Wiem, Vi. Dałem dupy. To jak? Pomożesz mi? Pogadam z Kirkiem. I wisisz mi zajebiście wielką przysługę. To miły chłopak, ratujesz mi życie. Ma swoje demony. One nie dają mu spokoju. Ale przekażę mu, że jest wam przykro i że chcecie się pogodzić. Cześć, Kirk, sprawę mam. Vi, kopelat. Nawija. Czego potrzebujesz? Pepe prosił, żebym z tobą porozmawiał. A co? Ma moje pieniądze i wstydzi się oddać samemu? Powiedz mu, że nie gryzę. Jeszcze. Ile jest ci dłużny? Bardzo dużo. Dokładna kwota to tajemnica zawodowa. Nie wiedziałem, że lichwiarze mają jakąś etykę zawodową. Patrz, kurwa, niespodzianka. Odpuść mu, co? Odda ci, tylko potrzebuję trochę czasu. A co ja jestem? Instytucja charytatywna? Jak pożyczał, to wiedział, że ma oddać. Wiedział też, że będą procenty. Mam mu odpuścić, bo jest pizdą, która nie dotrzymuje zawartych umów? Nie. Masz mu odpuścić, bo ja cię o to proszę. Znasz mnie, jestem człowiekiem interesu. Powiedz mi, co ja będę z tego miał? Znam zasady. Co to? Weź zobacz. No i? Fura z okładki. Na razie są tylko cztery takie w Night City. Jednego ma dyrektor regionalny Rayfielda. Drugiego burmistrz Ryan. Trzeciego firma wynajmująca samochody. A czwartego? A czwartego? Niedługo będzie miał mój klient. Potem jak go dla mnie zwiniesz. Nawet... Najważniejsze jest to, że wcale nie musisz umieć, mordeczko. Mam to ogarnięte. Układ jest prosty. Kradniesz dla mnie Rayfielda, a Pepe ma czyste konto. Tobie też odpalę działkę. Taki jestem miły. Mój człowiek, Rick, pracuje na parkingu w klubie Embers, gdzie stałym klientem jest facet, który jeździ Rayfieldem. Przyjeżdża w każdy piątek. Jak się pojawisz, to wyłączy kamery, podniesie patyk i droga wolna. Wchodzisz, zabierasz furę, wyjeżdżasz. Proste, nie? Nie brzmi to jak dobry plan. Nie? A jak brzmi? Szukał frajera. Myślałem, że... Twój człowiek Rick. Ufam mu jak brat.
Jak miałbym to zrobić? Chyba nie wydaje ci się, że wepchnę kawałek blachy pod listwo, a potem zepnę na krótko i gotowe. Takie samochody mają zabezpieczenia. I to dobre. To cacko działa jak klucz, którego używają serwisanci Rayfielda. Otwiera zamki i obchodzi systemową weryfikację klucz. Przedaje... To co? Jesteśmy dogadani. Trochę mi się jesteśmy. I to mi się podoba. Zawsze mówiłem, że jesteś kumaty. Jedź do Embers, Glen. Rick będzie czekał na ciebie w garażu. Dogadacie się. Powodzenia. Będziemy w kontakcie. Dostanie walki o pas. Jest najlepiej. No, położył Hernandeza, położył Smitha. Kano go porobi, zobaczycie. Japończyk w boksie. Kano ma najlepszą prasę nóg. I pierdolnięcie też konkretne. Bij się do ludzi w Santo Domingo, niech będą gotowi. Tak, padre. Kogo ja widzę? Wi. Kopelat. Nie wiedziałem, że jesteś w okolicy. Wróciłem z Atlanty parę tygodni temu. I widzę, że już zostałeś przywitany. Jak tam było? Kiedyś ci opowiem. Teraz mam sprawę do załatwienia. Chodź, opowiesz mi teraz. Podwieziemy cię. Markus, zbieramy się. To gdzie jedziemy? Do Glen. Odrzuć mnie pod Embers. Główne wejście? Przejedź rampą na tyłach knajpy. Powiem ci, gdzie stanąć. Markus, słyszałeś. Jak się odnajdujesz po powrocie? Masz już coś nagranego? Łapię się różnych rzeczy. To tu, to tam. Nic dużego. Ale radzę sobie. Dzięki za troskę. Atlanta nie okazała się tym, czego się spodziewałeś, co? Właściwie to nie miałem szczególnych oczekiwań. Może jedno, żeby było lepiej niż tu. Nie było. Może wyjdzie ci to wszystko na dobre. Kurwa! Co się dzieje? Interesy. Masz broń? Sebastian Ibarra. Wygląda na to, że to mój szczęśliwy dzień. Czego chcesz? Załatwić nasze sprawy, raz a dobrze. Mam dla ciebie propozycję, tatuśku. Posłuchaj uważnie. Wypierdalasz z Vista del Rey, ściągasz swoich chłopaków z ulicy. Ja oddaję ci Glen i nie ma kosy. Możesz spać spokojnie. No, tatu... prawa mam cię. Znaczy, że chuja tu znaczysz i chuja możesz. No? Coś jeszcze? Wydaje mi się, że skończyliśmy tę rozmowę. Uważaj, padre. Oglądaj się za siebie. Ty też, gnojku. Markus, jedziemy. Cieszę się, że nie zapomniałeś, skąd pochodzisz i jak się zachować. Mam tu wystarczająco wielu gówniarzy, którzy tracą rezon, kiedy widzą lufę pistoletu. Kto to był? Nikt ważny. Za tydzień już go nie będzie, ale pojawi się następny. Groził ci.
Tak. I zostanie z tego rozliczony. Podjedź tam. Aha. Zeskoczę stąd na dół. Zanim wysiądziesz, proszę. Twój numer? Przyda ci się. Może jeszcze razem popracujemy i przypomnisz sobie, jak to było parę lat temu. Dzięki, padre. No kurwa. I jak idzie? Jestem na miejscu. Zaraz znajdę tego twojego człowieka. Rick jest w porządku, zobaczysz. Ufam mu jak bratu. Aha, mówiłeś. Czym mogę pomóc? Kirk? Widzę ten samochód. Działaj, chłopaku. Powodzenia. Spróbujmy tego twojego cudu techniki. Jesteś człowiekiem słabej wiary. I co? Jesteśmy bogaci. Odpalaj tę furę i zadzwoń z drogi. Powiem ci, dokąd jechać. Wygląda na to, że pójdzie gładko. Słuchaj, możemy to zrobić na dwa sposoby. Spokojnie albo paskudnie. Obydwa kończą się tak samo, to ja biorę samochód. Hej! Co jest? Nie ruszać się! Policja, jesteście aresztowani! Zostań na miejscu! Ręce na widoku i powoli! Na ziemię, kurwa, na ziemię! Detektyw Stintz! Dawno się nie widzieliśmy. Inspektor Stintz. Jeden pies. Ciebie też kojarzę. No, wypluj to z siebie, czekaj. Wyjechałeś szukać szczęścia w Atlancie. Widzę, że się nie znalazło. Zawsze mówiłem, że to jest właśnie los gnojów z Haywood. Rodzą się tutaj, tutaj żyją i tutaj zdechną. Jak widać, nie pływ. Co? Wystarczy tego gadania. Co teraz? A jak myślisz? Teraz idziecie siedzieć. Daj spokój, Stintz, co? Zawiniesz nas na dołek, posiedzimy tam do rozprawy, narobimy gnoju. Najgłębiejsze. Pani nie okazali, że śmiecie z ulicy? Złapaliśmy ich, panie Fujioka. Właśnie ich zwijamy. Czego za składanie beznani zabawę w dochodzenie. Tu, że mamy ich puścić. W tankach i z połamanymi nogami.
słyszeliście. Szczerze mówiąc, to myślałem, że się z tego nie wywiniemy. Ja też. Jak widać, Stinz jest jakiś, ale honor jeszcze ma. To honor nas uratował? I to, że jesteśmy z Haywood, tak jak on. Gdyby nie ja, może udałoby winąć tę furę. Daj spokój, ta robota nie miała prawa się udać. Elektroniczne gówno spod lady w Kabuki nie obchodzi alarmu takiego wozu. Raczej ściąga ci na kark policję. Powinienem to wiedzieć. To teraz po Bożemu. Jackie Wells. Czekaj, kojarzę cię. Bywasz w Kojocie. Wells. Jak mama Wells. Wiedziałem, że skąd znam to nazwisko. Z tych... Kojot to knajpa mojej. Dziwne, że wcześniej na siebie nie trafiliśmy. Właśnie w Kojocie od Kirka. Pracujesz z tym skurwielem? Pepe wisi mu kasy i nie ma jak oddać. Obiecałem, że się... Dać się poniewierać takiej piździe jak Kirk? Wiesz, co o nim mówią? Podobno jest obstawiony przez kartele. Kartele? Mam ludzi z karteli i gwarantuję ci, że żaden z nich nawet nie słyszał o Kirku. Kirk się musi nauczyć, że nie wyciąga się rąk po ludzi z Haywood. Wstawaj! Chodźmy na obiad. Obiad? Moja mama robi najlepsze, czyli zobaczysz. Mam dobre przy... Co do czego? Do nas. Mamy świetną chemię. Ruszaj się. Umieram z głodu. Mało. Zbieraj się. Śmiało. Zaufaj mi.
Zbieraj. Śmiało. Zaufaj mi. Masz rację. Chodźmy. Dzień dobry, Night City. Przy mikrofonie Stanley. Przed nami kolejny dzień w mieście snów. Kocham Night City jak kocha się matkę, która oddała cię do pitula. A teraz zaczepia cię na ulicy i pyta, czy masz może papierosa? Każdego dnia tu frajerza rogłowa. Frajerzy ci chcą zostać ulicznymi samurajami. Być jak Morgan Blackhand czy Wayland Boa Boa. Duże ryzyko i duże zdobycze, dziecino. Tak mówią w Afterlife. W pierwszej lidze jesteś krótko, bo jak szybko żyjesz, to szybko się spalasz. Najczęściej jednak po prostu dostajesz kulę w łeb. Wiecie, gdzie jest najwięcej legend? Na cmentarzach. Dlatego uszy i oczy otwarte. A właśnie, mam coś dla ciebie. To drzazga treningowa Militechu, gdybyś potrzebował przebieżki na sucho. Chcesz sobie postrzelać w wirtualu? Spróbujmy. Zaczynamy podstawowe szkolenie bojowe. Postępy będą rejestrowane i oceniane. Paniu podstawowy odruch umiejętności.
naukować się bronią, jak atakować z ukrycia i jak hakować sieci wroga. Militech nie... Militech nie potrafi szyfrować danych. Ale musztrowanie trepów wychodzi im nieźle. Szeregowy, do pierwszego stanowiska. Raz. Krok po kroku przejdziemy przez... Przejdziemy sobie program szkoleniowy ze strzelania taktycznego. Tak na rozgrzewkę. Ale załóżmy, że cel też ma broń. Nie stój tak, schowaj się! Wyleczyć. Teraz zajmiemy się hakowaniem. Trochę podrasowałam ich materiały. Szkoleniowe zestrzelania. Myślałam, że to nie będzie dla ciebie jakoś specjalnie trudne. Może trochę to podkręcimy? Tak, schowaj się. Okej, oberwałeś. Użyj reanimatora, żeby wyleczyć obrażenia. Patrz, tym razem przeprowadził kolegę.
Dobrze. Stań na platformie i jedziemy z tym dalej. Teraz zajmiemy się hakowaniem. Trochę podrasowałam ich materiały. Program szkoleniowy z wykorzystania technologii w warunkach bojowych. Musisz zhakować ekran, żeby odwrócić uwagę strażnika. Musisz zhakować ekran, żeby odwrócić uwagę strażnika. Corpus Rorpo. Styl ponad treścią. Dobrze, a teraz zajdź go po cichu. Dobra, jest twór. Okej, spróbuj jeszcze raz. Dobra, jest twój. Załatw go. Podczas akcji nie możesz zostawiać za sobą śladów. A zwłaszcza trupów. Przenieś i ukryj gdzieś ciało. Okej, a teraz spróbuj pozbyć się go jednym płynnym ruchem. Jazda, dasz radę! Jazda, dasz radę. Okej, a teraz spróbuj pozbyć się go jednym płynnym ruchem. Czas na hakowanie operatorów wroga w czasie rzeczywistym. Baw się dobrze. Teraz zdetonuj granat.
Wystarczy wyłączyć myślenie i słuchać rozkazów, jak w Militechu. Pod moim światłym dowództwem zajmujesz pierwsze miejsce. Stań na podium. Są jeszcze inne scenariusze, jeśli masz ochotę potrenować. Ale jeżeli chcesz, możesz skończyć już teraz. Ale pamiętaj, że na ulicy nie będzie podpowiedzi i drugich szans. Jemy skradanie się. Do ćwiczeń, rekrucie! Kryj się, szybko! Zdadasz! Kryj się, szybko! Świetnie, teraz powoli przesuwaj się w kierunku wyjścia. Masz być niewidzialny. Skradankowi, jak ninja w Braindance'ie. No prawie, prawie. Jeszcze raz. Kryj się, szybko! Świetnie. Teraz powoli przesuwaj się w kierunku wyjścia. Masz być niewidzialny. Skradankowi, jak ninja w Braindance'ie. Skup się, Vi. Świetnie. Radę.
Kryj się, szybko. Świetnie. Teraz powoli przesuwaj się w kierunku wyjścia. Masz być niewidzialny. Ninja. Mamy to. Przejdź do kolejnej strefy. Teraz to samo, tylko z kamerą. Zwiedzasz sobie? Okej, spróbuj jeszcze. Na platformie, żeby wyjść z symulacji. Bliskim dystansie. Spróbuj go obezwładnić. Lekko nie będzie. Okej, wystarczy. A teraz może dobierzemy ci kogoś w twojej kategorii wagowej.
Będą nudy. Nauka obrony przed ciosami. Yeah.
mój uczniu, poznałeś już wszystkie tajniki drogi Gostka. Nadszedł czas na ostateczny test wszystkiego. Jak w filmie. Przejdźmy do broni białej. Weź miecz. Dobrze. A teraz pokaż, czego się nauczyłeś. Widać, że już się rozkręciłeś. Wskakuj na platformę. I co? Dobra, nie? To teraz do roboty.